Witamy z pierwszego konwentu MMA, jest z nami Paweł Ciastek, witamy. Witam serdecznie. No Paweł, masz czarny pas i piąty dan karate Okinawa Shorin Ryu. Co ma wspólnego karate z MMA? No karate to jest ta tradycja, można powiedzieć, że to jest coś, co było już dużo wcześniej niż MMA. Przypuszczam, że właśnie no, MMA no, prawda, swój początek wzięło z karate, judo, z boksu, z tych wszystkich dyscyplin, które były wcześniej. No są techniki uderzeń, są techniki kopnięć, więc na pewno zawodnicy, którzy wcześniej to ćwiczyli w MMA, jakoś się sprawdzają w tych wyższych pozycjach, natomiast no, ci, którzy są tak zwanymi zawodnikami, którzy walczą w parterze, no to muszą jakby teraz dążyć do tej stójki. Natomiast jeżeli chodzi o MMA, no to już jest to wiadomo, że jest to cały cykl już treningów poświęcony tylko i wyłącznie techniką MMA, już taki skondensowany. Jakby dużo wspólnego nie ma, bo znaczy, obydwie dwie rzeczy można traktować na zasadzie sztuki, bo to MMA, czyli Mixed Martial Arts, czyli mieszane sztuki walki. To się sprawdza, to jest bardzo widowiskowe i fajnie się to ogląda. Natomiast jakby karate służy głównie do samoobrony, czyli jakby jest nastawione na walkę z jednym lub dwoma, trzema przeciwnikami i zazwyczaj są techniki, które powinny kończyć walkę, czyli uderzenia na bardzo wrażliwe punkty, krtań, krocze, pachwiny, oczy. To wszystko jest w tym starym, tradycyjnym karate i na Okinawie jest to jakby cały czas, te techniki są ćwiczone oczywiście pod kontrolą, ale jakby nie ma tego, że jest to na bazie sportowej, bo sport jakby troszeczkę by ograniczył to karate, więc przypuszczam, że nigdy nie będzie sportem olimpijskim. No i to jest fajnie, że jest ten ukłon w stronę tradycji, że wiele osób to karate ćwiczy, a miliony ludzi na całym świecie. Można ćwiczyć, prawda, je przez bardzo długi okres życia, bo my się spotkaliśmy na Okinawie w Japonii z mistrzami, którzy mieli 86 lat i ćwiczyli, więc to było bardzo fajne. Natomiast no, MMA jest dla tych zawodników młodszych, prawda, no, dla tych, którzy chcą się sprawdzać, którzy się cały czas chcą konfrontować i to jest też bardzo dobre, no bo to przyciąga. Poza tym, jeżeli chodzi o MMA w Polsce, no to jest, uważam, że no już progres jest bardzo duży, już jest ten postęp, już można śmiało powiedzieć, że powoli zaczynamy tutaj tą czołówkę europejską doganiać, obserwując zawodników. No ale to jest też zasługa ludzi, którzy tutaj w Polsce to robią, tak jak koledzy z KSW, Martin Lewandowski i Maciek Kawulski. Dużą rolę przecież też odegrał Paweł Nastula, bo jego walki w Pride'zie jako jedyny Polak, prawda, bardzo dobrze się tam zaprezentował. Myślę, że jakby to też miało duży wpływ na to, jak ta scena teraz wygląda, prawda, jak wyglądała kiedyś, to na początku, no to jest duża zasługa. Także ciężko mi tutaj porównywać, bo czasami ludzie pytają, co by było lepsze, czy to. Tu nie chodzi, to zawsze jest człowiek, prawda, zawsze się liczy człowiek i jakby trzeba obserwować. I każdy po prostu patrzy, co w danym sporcie, czy w danej sztuce walki jest dla niego najlepsze, prawda. Czasami nawet fizyczne predyspozycje jakby no, dają takie podstawy, żeby wybrać daną dziedzinę sztuki walki, prawda? Także to myślę, że tak jest. Dobrze, Paweł, może powiedz coś więcej tutaj słuchaczom o odmianie karate, które ty wiesz, o Okinawa Shorin Ryu. No jest to pierwszy system w ogóle, który powstał, taki najbardziej rdzenny system karate, który się narodził na Okinawie. O historii, no to wiadomo, że to nie jest do końca tak bardzo ciekawe, bo trzeba by było to znać. Natomiast ja powiem, czym się charakteryzuje pod względem technicznym i założeń. Są bardzo szybkie, mocne uderzenia, bardzo często też są stosowane podwójne bloki. Opiera się na tym, że walczy się walka opiera się na zejściach krótkich, kątowych lub wejścia do przodu. Bardzo rzadko jest wycofanie.
jest to nastawione w dużej części na to, żeby przeciwnika bardzo szybko wyeliminować. Jest dosyć takim twardym karate, jest dużo kontakty, jest bardzo dużo technik używanych, które w innych systemach karate, które są traktowane jako sport, są nieużywane, czyli uderzenia kantem dłoni, kolanem, łokciem, te wszystkie rzeczy są tutaj stosowane, natomiast oczywiście pod kontrolą, żeby nie zrobić dużej krzywdy, ale żeby mieć taką świadomość, że można to zrobić, bo wiele osób też jakby zarzuca czasami systemom karate, że nie ma kontaktu, natomiast ten kontakt jest, tylko musi być kontrola, prawda, no bo wiadomo, że nie mogę nie skontrolować uderzenia, które jest palcami na oczy czy na krtań, prawda, także to o tym trzeba wiedzieć, prawda. No to jest też ciekawe, że jakby Japończycy, ci z Okinawy, jakby bardzo poważnie do tego podchodzą, do tych kilku systemów karate, które pochodzą z Okinawy. No, chociażby właśnie Shoryu, Uechiryu, Goju-ryu, to są takie trzy jakby podstawowe, które się zupełnie różnią od siebie założeniami, technikami. Natomiast bardzo dużo od siebie też czerpią i jakby współpracują ze sobą. I to jest fajne, że praktycznie każdy z mistrzów może pracować w oddzielnym systemie, natomiast wie, jak pracują jego koledzy, i to jest też ważne, bo to jest taki też ukłon dla tradycji, no i dla tej kultury, prawda, żeby wiedzieć, skąd to się wszystko wzięło. No skoro to pochodzi z Okinawy, no to przypuszczam, że każdy tam ćwiczący karate, obojętnie jakie, jakby o innych systemach z Okinawy też na pewno ma jakieś pojęcie. No właśnie, Paweł, bo byłeś na Okinawie, jeździsz w zasadzie, można powiedzieć, regularnie na Okinawę, trenować z tamtymi mistrzami, może opowiedz coś o tych wyjazdach. No udało się kilka razy pojechać. My należymy do Polskiej Unii Shoryu Karate, której szefem jest sensei Aleksander Staniszew, 8 dan, i nasz mistrz z Okinawy, który na stałe teraz mieszka od wielu lat we Francji, ale dużo czasu też w ciągu roku spędza na Okinawie, sensei Kenyu Chinen, to jest 9 dan, no, jeden z najlepszych, można powiedzieć, mistrzów w tym systemie. No co do wyjazdów, no wyjazdy zawsze są bardzo owocne, bo jakby są treningi z tymi mistrzami, zazwyczaj jesteśmy koło miesiąca, więc to jest dosyć długo, żeby można się zaklimatyzować i poćwiczyć. I taki każdy wyjazd jest na pewno takim dużym progresem w ciągu całego roku, dlatego że sensei Staniszew też z nami jeździ, bo on też się uczy cały czas, prawda, bo jest tutaj instruktorem, który jest szefem na całą Polskę, więc jakby u niego też są prowadzone szkolenia co miesiąc, co dwa instruktorskie, więc jakby no, jesteśmy w obowiązku, żeby na takie szkolenia też jeździć, żeby się cały czas rozwijać. Natomiast no, sama Okinawa, można powiedzieć, że jest taka bardzo magiczna, bo oprócz tego, że tam jest karate, prawda, no, bo w sumie to jest nasz cel, to gościnność tych ludzi i w ogóle podejście do tej sztuki jest chyba takie jak nigdzie indziej. Oni bardzo poważnie do tego podchodzą, a przede wszystkim też są chętni do tego, żeby nauczyć. I oni się, myślę, cieszą z tego, że to karate tak się rozprzestrzeniło, rozpowszechniło na cały świat. Ja myślę, że oni są nawet z tego bardzo dumni, że tak to wygląda. No i że taka mała w sumie wyspa no jest tak bardzo znacząca na świecie poprzez to, że tam się to karate narodziło. Także myślę, że tu jest duży szacunek dla nich, że pozwalają nam, goszczą nas i chętnie nam przekazują swoją wiedzę. I też przyjeżdżają tutaj. Paweł, zadam takie pytanie. Gdybyś miał postawić w klatce, załóżmy, jednego z mistrzów karate z Okinawy kontra zawodnik MMA, na zasadach MMA odbywa się walka, komu dałbyś większe szanse? To jest bardzo trudne pytanie, ja się staram zawsze taki wybieg robić, dlatego że tak jak powiedziałem, MMA też wbrew pozorom ma jakieś ograniczenia, prawda? Nie zawsze można uderzyć łokciem czy w taki punkt, prawda? Więc jest to ograniczenie, więc ciężko powiedzieć. Sztuka, która była dostosowana do samoobrony, jakby nie uznawała tych granic, prawda? Że tutaj nie wolno tego zrobić, tutaj tego nie wolno. Więc ciężko mi porównywać. Ja powiem szczerze, że jak
jakby no, od 20 kilku lat, 24 zajmuję się jakby tylko karate, wcześniej też w szkole podstawowej ćwiczyłem judo i dlatego to jest mój taka wielka miłość, taki wielki sentyment. Natomiast powiem szczerze, że bardzo lubię oglądać MMA i jakby też śmiało można nazwać tych zawodników takimi współczesnymi gladiatorami, bo oni ciężko trenują. Ja to obserwuję, ja się z wieloma zawodnikami przyjaźni, ja widzę, ile oni pracy w to wkładają, więc przygotowanie się do takiej nawet jednej walki, czy nawet do turnieju, to już jest w ogóle oddzielna sprawa, to jest naprawdę bardzo ciężkie. A taki zawodnik, który jest karateką, on tego jakby nie musiał robić, prawda, bo on jakby walczył tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy musiał, prawda, czyli to zupełnie wynikało z innych założeń. Natomiast tak jak mówię, wszelki przejaw, no tam gdzie sporty walki są i sztuki walki promowane, uważam, że jest to jak najbardziej na miejscu i powinno się to robić, żeby jak najwięcej tej przede wszystkim młodzieży, tak, pokochało sztuki walki, bo warto. Dobrze, Paweł, dziękuję serdecznie za wywiad. Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję za wywiad.